Sieba, siema, widzowie. Jak wiecie, wczoraj oglądaliśmy taki, no nie do końca, dobry poradnik, jak dziewczyna ma poderwać chłopaka. I były dwie rzeczy źle w tym. Po pierwsze, to był film łuchu. A po drugie, większość z nas to faceci i chcemy wiedzieć, jak poderwać dziewczyny. A dziewczyny na pewno chcą wiedzieć, jak faceci ich podrywają, tak? Więc w dzisiejszym odcinku obejrzymy takiego samca Alfę, który dokładnie mówi, jak poderwać dziewczynę. Tak, oglądam typa 30 który będzie mi mówił, jak poderwać dziewczynę. Super, bardzo fajnie. <grych> Nie mogę się doczekać. Więc przygotujmy się bardzo dobrze na ten odcinek. W lewą rękę weź sobie GBSa z 5 razy więcej kofeiny. Ktoś w komentarzach napisał, że od kofeiny piersi rosną dziewczęta, więc. Yy... Tak, dokładnie. E, to podobno jest jakaś ciekawostka dnia, więc proszę bardzo, kupujcie GBS-a. A w prawą rękę, nie no, ej, GBS-a też mogą faceci, bo e, inne rzeczy też rosną od e, kofeiny, no. E, co? E, to, to drugie to ja wymyśliłem, ale to pierwsze, ktoś w komentarzach. E, w prawą rękę, weźcie sobie e, kluczem od domu, bo po tym, jak to obejrzymy, to Wy będziecie chcieli wyjść z domu i szukać jakiejś e, samicy czy coś. E, lajka zostawcie, bo nie jesteście cymbałem najgorszym, no i raczej umieście zostawić. Lajka pod filmem, tak? No no, no no, nie jesteśmy debilami, no nie oszukujmy się. No i dobra, oglądamy jak jakiś 30-latek mówi nam, jak poderwać dziewczyny. No, okej. Okay. Hej, tutaj Bartek, i w tym nagraniu powiem ci dokładnie, co musisz robić, kiedy dziewczyna przestała ci odpisywać. Ten film wcale nie musiał mieć 30 minut. Jeżeli dziewczyna przestała ci odpisywać, to po prostu jakby ją olewasz, bo nie odpisuje ci, więc jakby nie interesujesz ją, więc Elo, Benz, szukasz nowej dziewczyny, czy coś? Tyle. Jezus. No ale oczywiście trzeba zareklamować jego treningi, tak. On y, sprzedaje treningi, żeby poderwać dziewczynę, coś, czy coś tego typu, tak, bo na pewno to jest komukolwiek potrzebne. Nie powiem ci o mojej osobistej technice, która jest przetestowana przeze mnie, przez moich klientów i przez wszystkie osoby, które ją nauczyłem. No, no jaka może być technika? Jak dziewczyna i cię odpisywać, to tyle, ale on ma 200 IQ, bo wynajął jakąś dziewczynę i tam w tle przez całe 20 minut czy 30 minut tego filmu jakaś dziewczyna po prostu siedzi w tle, żeby było widać, że o, on to jest fajny, on to jest łysy, ma brodę i ma jeszcze dziewczynę w tle. To jest dosłownie ideał mężczyzny. Taki, taki musimy być i musimy. Jeżeli będziemy tacy jak on, będziemy się go słuchać, to też będziemy mieli w tle dziewczynę, która siedzi na telefonie. która pozwoli ci dobrze poradzić sobie w tej ciężkiej sytuacji, którą jest taka sytuacja, kiedy dziewczyna przestaje ci odpisywać. To jest bardzo ciężka sytuacja, ja wam powiem. To <laughs> oh jest. Ciekawe, czy ktoś to ogląda i tak na serio to bierze i tak, wiecie, na przykład notuje to, co on pisze. Ej, na 100% jest jakiś gościu, który bardziej się stara tutaj niż na lekcji, jeżeli chodzi o notatki i tak dalej. A co najważniejsze, y, pozwoli ci nie spierdzielić tej sytuacji jeszcze bardziej, co, prze, co niestety robi większość facetów w takiej sytuacji, więc... A, Ale czekaj, skoro dziewczyna ci nie odpisuje, to... No, tyle, jakby... <laughs> to już nie możesz bardziej spierdzielić sytuacji, niż jak dziewczyna ci już nie odpisuje. Skoro ci nie odpisuje, to już jest koniec, tak? Ale oczywiście takie e, przegrywy, takie desperaty, co oglądają go tak e, nieironicznie e, sądzą, że jeżeli dziewczyna się nie odpisuje, to jest jeszcze jakiś taki magiczny środek, żeby to jeszcze kiedykolwiek na, e, uratować. No nie przegrałeś, Elo. E, te 10, 15 czy 20 minut jakkolwiek to e, nagranie będzie trwało. E, jest e, świetnie zainwestowanym czasem z twojej strony e, i przyda ci się na całe życie, ponieważ te sytuacje są e, bardzo ciężkie. <laughs> Zakładam się o pół batona Kinder bueno kokosowego, że, że będziemy żałować tego czasu, no ale uwierzmy youtuberowi, gdy mówi, że nie będziecie żałować oglądania tego filmu, bo jeżeli ktoś tak mówi, to będziecie. A jeśli nie obejrzysz tego nagrania, tylko pójdziesz oglądać jakieś inne śmieszne filmiki teraz, no to ryzykujesz tym, że spalisz sobie e, być może minimum jedną, a być może nawet wiele fajnych relacji z kobietami, które mogły być e, w twoim e, życiu, więc ten czas na to nagranie będzie naprawdę dobrze zainwestowany. Ej, to. ha 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 On już tutaj wie, że nikt mu nie wierzy i musi jakoś zachęcić, żeby ktoś oglądał do końca i właśnie powiedział, kurde, dobra, ja ci zaufam, obejrzę do końca i mam nadzieję, że to zdobędę dziewczynę potem, no ale no, no dupa, no. Wydaje mi się, że więcej się nauczę oglądając Filipa Zabielskiego, jak mówi o naturze i tak dalej, niż jak będę to, to oglądał, no ale już jakoś trzeba dobić to 10 minut, nie? Al, albo nie, inne nastawienie. Yy, ja biorę, czekajcie, idę po kartkę i długopis i będę notował i będę tutaj naprawdę się starał, nie nieiro... i nauczy się jak zdobyć samicę. I zanim jeszcze zaczniemy, jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij na guzik subskrybuj na dole razem z dzwoneczkiem. No, no, no serio, ale ty tym filmikiem masz mnie wszystko nauczyć, więc jakby, czemu ja mam cię subskrybować? spierniczaj. Nawet takie alfa kurde samce proszą o subskrypcję. Ja myślałem, że tylko typowi youtuberzy proszą o subskrypcję. Ja, ja na przykład rzadko proszę o subskrypcję, bo w sumie to mi nic nie daje, ale lajki pod filmami serio dają coś, no bo jednak pozycjonuje się lepiej ten film, no i ma więcej wyświetleń dzięki temu, ale Suby to jak ktoś chce, to daje nie. I Dzięki temu będziesz powiadamian o e, nowych e, wartościowych nagraniach, które będę tutaj wypuszczał na kanale? Jeżeli ten filmik to jest co zrobić, gdy kobieta nie odpisuje, to co, co będzie w przyszłości, jak już dosłownie wszystkie scenaria odegrasz i powiesz, co mają niby zrobić, e, to jakie będą filmy? Na przykład Co zrobić, gdy przypadkowo przejechałeś swoją dziewczynę na pasach, żeby uratować związek? <laughs> Więc po pierwsze musimy sobie ustalić, co to znaczy, że dziewczyna przestała Ci odpisywać, ponieważ większość facetów już na tym etapie popełnia kardynalny błąd. No wiesz, jeżeli Ci nie odpisuje przez 10 minut, to może, nie wiem, po, do prysznica poszła czy coś. Jeżeli Ci odpisuje przez parę godzin, to może jakiegoś innego chłopaka ma. Ale jeżeli Ci nie odpisuje przez parę dni lub parę tygodni lub parę miesięcy, to wydaje mi się, że już jest, jest po wszystkim. Mianowicie reguła, którą powinieneś trzymać jest taka że kobieta ci nie odpisuje, jeśli nie odpisała ci ponad 24 godziny od twojej ostatniej wiadomości. No nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli dziewczyna ci nie odpisuje na przykład przez dwie godziny, a była aktywna, to to wtedy oznacza, że ci nie odpisuje. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli po prostu ci nie odpisuje, nawet po, nie wiem, pięciu minutach, to i tak ci nie odpisuje, no to, to nie zmienia faktu, czy kurde, 20 dni, czy jedna godzina. Ponieważ to, co cię często dzieje i dziewczyny, jak zapytasz je, to yy, yy, wszystkie to potwierdzają, że faceci po prostu świrują. Jak jesteś nakręcony na jakąś dziewczynę i ona Ci nie odpisze przez 10-15 minut, godzinę, 3 godziny, to faceci zaczynają ją spamować. Hej, co się stało? Wszystko w porządku? Coś już nie chcesz rozmawiać? Czy coś zrobiłem nie tak, czy źle? I jeśli coś takiego zrobisz kobiecie, to nawet jak jej się podobałeś, to automatycznie zostaniesz skreślony. No nie no, mi się wydaje, że jak się podobasz jakiejś dziewczynie, to raczej jesteś jej priorytetem, więc jeżeli ci nie odpisuje przez na przykład 12 godzin, to raczej już jest problem. <laughs> ale w ogóle, on dosłownie zrobił sobie taki kadr, kazał jakiejś dziewczynie siedzieć tam z tyłu, w tle, powiedział, że o, o jej nie będzie widać, ale żeby ona tam po prostu była, tylko żeby sobie mężczyźni, którzy to oglądają bez dziewczyny, myśleli, o kurde, tam jest dziewczyna w tle, on ma dziewczynę, więc na pewno mówi prawdę, no w końcu ma dziewczynę. Ponieważ kobieta widzisz, że po prostu jesteś niestabilny emocjonalnie, jesteś potrzebujący i nie jesteś normalny. No nie no, wydaje mi się, że jeżeli zależy ci na dziewczynie i wi wi widać, że ci zależy, bo na przykład po 6 godzinach, jak ci nie odpisuje, pytasz jej, jej, czy wszystko ok, to wydaje mi się, że to jest lepsze niż jakby nie martwienie się przez 24 godziny. Ale kurde, kim ja jestem? Ja jedyne, co mam w tle, to Miśka w sumie, dziewczyny nie mam w tle, więc słuchajcie się jego, nie, nie no, ja dziewczyny nie mam w tle. and the ends Twoją złotą regułą powinno być to, że czekasz 24 godziny od ostatniej wiadomości e, od kobiety. Bo jak zobaczysz też na wszystkie relacje, bo w tej kwestii relacje z kobietami nie są tak e, bardzo różne od wszystkich innych Twoich relacji w swoim życiu. Bo jak spojrzysz na inne relacje w swoim życiu, to z osobami, z którymi chcesz utrzymać kontakt bliski, zawsze minimum znajdziesz ten czas, żeby odpisać raz na 24 godziny. No nie, no nie oszukujmy się. Odpisać komuś to nie jest dwie godziny, bo mu piszesz kurde cały wykład czy coś. Tylko jak widzisz, że ktoś Ci napisał i. Chcesz mu odpisać, to od razu odpisujesz. No, nie oszukujmy się, tak jest z każdym i ze wszystkimi. No, chyba że na przykład jedziesz samochodem lub jesteś w pracy i to w pracy po pierwsze nie widzisz tej wiadomości, a jeżeli jedziesz autem, to raczej nie jedziesz autem, kurde, przez cały świat, że jedziesz 24 godziny, tylko dosłownie nie wiem, maks godzinę, dwie, nie? Bo może się zdarzyć tak, że po prostu dziewczyna jest zajęta, robi coś i po prostu nie miała czasu ci odpisać przez 5, 10, nawet 12 godzin, ale jeśli dziewczyna chce utrzymać tę relację, to zawsze odpiszę Ci przynajmniej raz na 24 godziny. I jak zapytasz kobiet, to one same to potwierdzają, bo same wiedzą, że tak robią? Kobiety, proszę w komentarzach napisać, czy to co mówi, to jest totalny bullshit, czy nie, no bo według mnie maksymalnie dwie godziny, bo możesz jechać autem lub być w pracy, ale no kurde no, jak widzisz, że ktoś ci pisze, na kim ci zależy lub ktoś ci się podoba, lub coś tego typu, to raczej od razu mu odpisujesz i tyle. Żadna kobieta sobie nie pozwoli odpisać mi, mniej niż raz dziennie z facetem. Z którym, z którym chcę utrzymać relację i być może też miałeś takie sytuacje z kobietami, że widziałeś, że kiedy dobrze wam się kliło i było między wami dobrze i kobieta chciała z tą utrzymać relację, odpisywała ci bardzo często. Natomiast im ta relacja się ochładza, to też możesz zobaczyć wśród swoich relacji z kobietami, że im kobieta bardziej oddala się od ciebie, to też zacznie coraz dłużej odpisywać. A jak już zacznie odpisywać powyżej 24 godzin, to, to już jest bardzo ciężka sytuacja. To już jest bardzo ciężka sytuacja. Ja lubię takich ludzi oglądać, bo to nie jest jakieś cringe'owe, jakieś mega cringe'owe, czasem czuć lekką żenadę, ale to jest po prostu taki gościu, który gada głupoty tylko, żeby strzelać swój trening i tyle w sumie. Chyba, że zdarza się coś bardzo wyjątkowego, no ale tak, takie sytuacje się bardzo rzadko zdarzają i to już będziesz w stanie wyczuć. Więc to jest pierwsza rzecz. Nie, zawsze czekaj minimum 24 godziny, zanim... Kobieta Ci nie odpisze. Jeśli kobieta Ci nie odpisała po 24 godzinach już, e, to jeszcze nie wiadomo, czy na 100%, czy to już jest spalone. Więc wtedy wysyłasz kolejną wiadomość. A co się stanie, jak po 23 godzinach na przykład napiszę wiadomość, to już spalę wszystko, czy jak to działa? Po 24 godzinach. E, wiadomość i ja bym też nawet poczekał, nawet nie jeden dzień, ale poczekał dwa dni. To jest w ogóle reguła moich dwóch dni. To, 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 to czekaj, 24 godziny, czyli jeden dzień czekasz, czy dwie, dwa dni? Bo teraz gościu mówi o dwóch dniach i pierdni, czy dosłownie to samo, tylko... Ajajaj, aj, aj, dobra, dalej. E, tak, osobista reguła, którą ja sobie stworzyłem na podstawie e, e, wieloletnich doświadczeń i setek relacji z kobietami. E, I to jest reguła, którą ja też dzielę się w kursie e, e, z klientami. I w sumie teraz tak pomyślałem, że mogę się też yy, nią z tobą podzielić. O, kurde, jakbyśmy mieli jego kurs, za który się płaci. Czekaj, ja sprawdzę. Yy, w sumie to na jego stronie nic nie pisze, tylko pisze, że jest darmowy trening. Czyli zgaduję, że pierwszy trening macie za darmo, a potem musicie płacić. Ale ja nie będę sprawdzał, kurde, nie rejestruję się. Nie, nie, nie ma szans. Okej, okay, 50 tysięcy lajków i nagram jeszcze raz o nim film, tylko zarejestruję się na jego stronie i postaram się. Zdobyć wszystkie samice w mieście. No na przykład, o tutaj macie Adam. Ja nigdy wcześniej nie miałem nawet dziewczyny, a teraz mam pięć, które chcą ze mną być. To jest jakiś szok, a wszystko przez internet. To jest taki. Na stówę, on sobie po prostu wymyślił Adama i sam napisał tą opinię. No nie oszukujmy się, gościu chce zarobić i sobie podrabia opinię na 100%. I jeszcze jakiś Krzysztof Katowice Polan zapisał się na darmowy trening godzinę temu wyskoczyło mi. Oj, Krzysztof, ale ja ci współczuję, no. Weźcie, jak ktoś zna Krzysztofa, napiszcie mu, żebym mi obejrzał. E, więcej się nauczy niż od tego ultrafaceta. Właśnie, w ogóle on się nazywa Ultrafacet. Kumacie, gościu się nazwał na YouTubie Ultrafacet. No, bo jest bardzo wartościowa i wszyscy moi klienci mają świetne rezultaty z nią. Mianowicie reguła długi polega na tym, że kiedykolwiek coś czujesz, że spierdzieliłeś, a często jak rozmawiasz z kobietą i spierdzieliłeś coś, to od razu wiesz, intuicyjnie czujesz. Kiedykolwiek coś spierdzieliłeś, albo kobieta się do ciebie dystansuje, czyli na przykład nie odpisała ci 24 godziny, to dajesz co najmniej dwa dni, dwa pełne dni, 48 godzin, zanim napiszesz do niej jeszcze raz. Dlaczego tak jest? Bo jeśli coś spierdzieliłeś, to musisz dać przestrzeń na to, żeby pokazać, że nie jesteś dziwny. Wydaje mi się, że nic dziwnego w tym nie jest. Jeżeli coś spierniczyłeś i zależy ci na związku, to, to nie jest tak, że ignorujesz dziewczynę przez 48 godzin i nie, nie piszesz jej nic, tylko właśnie starasz się to naprawić i pokazujesz, że ci zależy, i pokazujesz, że jakby rozumiesz swoje błędy, więc jej to piszesz. No, ra, ra, raczej tak to działa, a nie. No dobra, Elo, cztyr, za 48 godzin <laughs> się widzimy jak z autem, że wiesz, musisz się ochłodzić. <laughs> Bo większość facetów, jak coś spierdzieli, to zaczyna spamować dziewczynę. Pisać co dwie godziny, co trzy godziny, codziennie. Co się stało? Co, co, co z tobą? Czemu nie piszesz? O co chodzi? Czekaj, czekaj. Czeka. <grym> jak coś spierniczysz, to piszesz do dziewczyny, co się stało i o co ci chodzi? No nie, raczej ją przepraszasz. No, jak coś spierniczyłeś, to wiesz, że to spierniczyłeś, tak? Czemu tak mi robisz? I jest po prostu ściana tekstu. Więc musisz dać co najmniej dwa dni. Na to, żeby kobieta zobaczyła, że jest coś normalny. Jak dasz 24 godziny, to pokazuje, że jest OK, ale to jeszcze może wydać się bardzo potrzebujące. Natomiast powyżej dwóch dni, powyżej jednego dnia, na drugi dzień już dziewczyna na przykład może się zastanawiać, o kurde, ten gościu nie pisał wczoraj, nie napisał jeszcze dzisiaj. To znaczy, że on może już nigdy nie napisać. O kurda, ale ten ultrafacet, wiecie, przed dziewczynami po prostu zgrywa takiego cool chłopaka, że wiecie, ja do ciebie napiszę, to ty masz do mnie napisać. To ja się nie będę starał, tylko ty masz się starać. <grym> Bez sens. Dlatego ważne jest. Ten drugi dzień, ponieważ wtedy już drugi, w, w, w głowie drugiej osoby rodzi się to, że możesz nigdy nie napisać. I wtedy dajesz tak naprawdę pełną przestrzeń drugiej osobie na to, żeby się zreflektowała, co ona do ciebie czuje. Yy, czekaj, co? Czyli jak coś zrypałeś w związku, to masz zignorować dziewczynę przez 48 godzin nic nie pisać, i wtedy ona rozumie, co do ciebie czuje, ale to ty zrypałeś coś, więc. Nie wiem. Wiecie co? Powiedzmy 50 tysięcy lajków lub 40 tysięcy i kiedyś go jeszcze raz obejrzymy. Jak będę miał troszeczkę więcej czasu, bo dzisiaj mam krucho trochę z czasem, bo muszę jechać tam do rodziny i w ogóle. Więc dziękuję wam, że obejrzeliście. Powiedzcie mi, co tam o tym sądzicie. Czy głop... chłop... Głop. Czy chłop gada farmazony, czy nie? Zostawcie lajka, gbs, kod zebo, 20% zniżki, pamiętajcie. No i widzimy się jutro. Na razie jak codziennie. Słuchaj, codziennie się widzimy. No, ja, ja nie mogę. Już jestem uzależniony od was, a wy ode mnie, więc to działa w dwie strony. Wiecie o co chodzi?